Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Labus i reprezentuję Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Fundację Laboratorium Architektury 60+, która jest pierwszą tego typu fundacją w Polsce zajmującą się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania względem potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Chcieliśmy Państwu zaprezentować krótki filmik, może trochę instruktażowy, który pokaże nam, w jaki sposób dostosować swoje mieszkanie, swoje miejsce zamieszkania do naszych potrzeb tak naprawdę związanych z cyklem naszego życia, z tym, że się starzejemy, ale także z różnymi sytuacjami życiowymi, które mogą spowodować, że znajdziemy się w grupie osób o szczególnych potrzebach. Chociażby złamana noga może spowodować, że nasze mieszkanie przestanie być dla nas dostępne, bezpieczne i nie będzie gwarantowało nam niezależności, o którą tak naprawdę w życiu chyba najbardziej nam chodzi. W budynkach spędzamy większość naszego czasu. W czasach młodości z reguły jest to szkoła, później studia, a kiedy jesteśmy dorośli, to zdecydowanie miejsca pracy, chociaż pandemia pokazała nam, że można pracować zdalnie właśnie ze swojego miejsca zamieszkania, w którym okazuje się, że większość z nas współcześnie spędza najwięcej czasu. Więc takie mieszkanie musi być bardzo dobrze zaprojektowane, musi odpowiadać na nasze potrzeby fizjologiczne, potrzeby związane z bezpieczeństwem, a także potrzeby, które dotyczą tego, żebyśmy mogli być jak najdłużej samodzielni, bez potrzeby wsparcia drugiej osoby. Nasze miejsce zamieszkania powinno nam być bliskie, powinno być urządzone tak, żebyśmy mogli czuć się jak u siebie. I właśnie w taki sposób chcemy Państwu pokazać pewne standardy, zasady, jak dostosować, jak zmienić swoje mieszkanie, jak je udoskonalić, żeby jak najlepiej odpowiadało na nasze zindywidualizowane potrzeby. Zacznijmy może od tego, kim tak naprawdę jest osoba, która ukończyła 60-65 rok życia. Wedle ustawy o osobach starszych w Polsce to senior bądź seniorka. Zgodnie ze statystykami, starość ma twarz starszej kobiety. Mówimy o tak zwanym procesie feminizacji. W związku z tym ponad połowa seniorek okazuje się, że jest wdowami lub jest po rozwodzie, co powoduje, że nie mieszka z drugą osobą, z partnerem i ten aspekt samotności jest szczególnie jakby tutaj istotny. Zdecydowana większość seniorów, seniorek żyje wyłącznie z emerytury i porusza się po mieście głównie pieszo. Jak się okazuje, co piąty senior, seniorka regularnie używa roweru lub hulajnogi. Tylko 15% seniorów i seniorek wykonuje regularne ćwiczenia lub uczęszcza na fitness, ale za to stanowią połowę członków domów kultury, grup teatralnych i artystycznych. Blisko połowa z nich korzysta regularnie z internetu, a ponad 30% osób starszych wykazało, że mieszka w budynkach, które posiadają bariery przestrzenne i które utrudniają im dostęp do nich. Tak właśnie seniorów i seniorki opisują statystyki. Równocześnie jednak już przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat i wiemy, że jest to bardzo różnorodna grupa osób z różnymi potrzebami, realizująca różne style życia i taka, która potrzebuje tak naprawdę zróżnicowanych odpowiedzi na te potrzeby. Większość osób starszych mierzy się z różnymi problemami zdrowotnymi, szczególnie osoby po 70-80 roku życia, jednak są one nadal w stanie funkcjonować samodzielnie lub z niewielkim wsparciem. Dlatego w szczególności mieszkanie powinno wspierać tą samodzielność i umożliwiać ją jak najdłużej, minimalizować ryzyko upadków, kontuzji czy innych uszczerbków na zdrowiu. Należy również pamiętać, że wraz z wiekiem musimy liczyć się z postępującymi ograniczeniami, takimi jak chociażby problemy z poruszaniem się, chwytaniem, zasięgiem rąk, słabszy także wzrok czy słuch, zawroty głowy, niska tolerancja wahań temperatury czy chociażby zaburzenia orientacji. Jak podają statystyki, każdego roku 1/3 osób powyżej 65 roku życia doświadcza wypadku bądź upadku, który zdarza się właśnie najczęściej w domu. Dobrze zaprojektowana przestrzeń pozwala zapobiegać takim wypadkom, co będziemy starali się pokazać Państwu właśnie w tym filmiku.
Większość ludzi w Polsce nie chce zmieniać swojego miejsca zamieszkania, a szczególnie jeżeli mówimy o grupie osób starszych. Dlatego nasze mieszkania powinny być zaprojektowane tak, aby odpowiadać na nasze potrzeby w ramach cyklu naszego życia, czyli żeby te mieszkania zmieniały się wraz z naszym wiekiem, z różnymi sytuacjami życiowymi, żeby odpowiadały na potrzeby w momencie, kiedy pojawią się u nas jakieś dysfunkcje. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby już na wcześniejszych latach pomyśleć o tym, jak zaprojektować swoje mieszkanie tak, aby było ono dla nas domem na całe życie. Nasze mieszkanie może zmieniać się razem z nami, tak aby mieszkało się nam w nim jak najlepiej. Podstawą dostosowania mieszkania dla seniora, seniorki są trzy filary. Przede wszystkim bezpieczeństwo, łatwość użytkowania oraz ekonomia. Istotne są w każdym wieku, jednak dla osoby starszej nabierają szczególnego znaczenia. I zmiany w naszych mieszkaniach powinny w szczególności wspierać właśnie te trzy aspekty. W naszym filmiku, instruktażu, będziemy starali się przedstawić Wam rozwiązania, których realizacja pozwoli nam na dostosowanie mieszkania do Waszych, naszych potrzeb. Niektóre oczywiście z nich są uniwersalne, warto zastosować je w każdym domu, inne jednak są skierowane szczególnie dla osób, które chcą dostosować swój dom, mieszkanie dla osoby z konkretną niepełnosprawnością, ale porady te będą oznaczone odpowiednią postacią. W przypadku rozwiązań dostosowanych szczególnie dla osób z niepełnosprawnością ruchu, poruszających się na wózku inwalidzkim, rozwiązaniu towarzyszyć będzie grafika przedstawiająca pana Jana. Rozwiązania dedykowane szczególnie osobom z chorobami neurologicznymi, na przykład demencją, oznaczone będą wizerunkiem pani Marii. Rozwiązaniu uniwersalnym towarzyszyć będzie grafika przedstawiająca panią Helenę i pana Stanisława. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma możliwość wprowadzenia dużych zmian od ręki, dlatego podzieliliśmy je na stopień zaawansowania, na stopień trudności. Poziom zaawansowania rozwiązania określony został w 5-stopniowej skali. Jedna kropka oznacza elementy, które możemy wykonać od ręki, bez nadmiernego wysiłku i pomocy osoby z zewnątrz. Trzy kropki oznaczają bardziej zaawansowane zmiany, które wymagają na przykład przykręcenia czegoś czy złożenia. I 5 kropek oznacza zmiany, które wymagają remontu lub jakiejś większej przebudowy. Pokazujemy Państwu różne mieszkania i różne wnętrza, tak naprawdę po to, żeby pokazać różne możliwości, różne rozwiązania, dostosowania mieszkań do Państwa potrzeb, ale oczywiście nie każdy element będzie mógł zostać wprowadzony w Państwa mieszkaniu czy w Państwa domu. Trzeba sobie zdać sprawę również z tego, że osoby starsze w Polsce mieszkają w różnych formach zamieszkania. Są to budynki wielorodzinne, z wielkiej płyty, to kamienice, czy domy jednorodzinne. Także to całe szerokie spektrum, które staramy się Państwu tutaj pokazać, nie wyczerpuje absolutnie całego tematu. Poznajcie, drodzy Państwo, bohaterów naszego filmu. Pani Helena mieszka w domu jednorodzinnym na wsi. Pani Maria mieszka w kamienicy w centrum miasta. Pan Stanisław mieszka w bloku z wielkiej płyty. A pan Jan przeprowadził się do mieszkania w nowym bloku. Każde z tych miejsc może stać się naszym miejscem na zawsze. Ważne w kwestii pozostania w tym miejscu są więzi sąsiedzkie, bliskość i dostępność sklepów oraz innych usług, np. kościoła, apteki, sklepu spożywczego. Opis bezpiecznego mieszkania rozpoczniemy od samego dojścia. W nowoczesnym budownictwie wejścia do budynków zlokalizowane są najczęściej na poziomie chodnika. Powinny być też pozbawione progów. W takich budynkach mamy również łatwo dostępną windę, która zawiezie nas na wyższe kondygnacje. Problemem są jednak mieszkania w starszym budownictwie, takie jak kamienice, bloki z wielkiej płyty czy domy jednorodzinne. Budynki te, nawet jeśli są wyposażone w windę, mają bardzo często tak zwany wysoki parter. Oznacza to, że aby dostać się do windy, musimy pokonać przynajmniej kilka stopni. W takim przypadku jakimś rozwiązaniem są rozkładane platformy przyschodowe.
Jest to droga inwestycja, jednak można ubiegać się o dofinansowanie, o czym opowiemy na końcu materiału. Są one jednak przeznaczone głównie dla osób poruszających się na wózku i nie są wygodne ani bezpieczne dla osób z innymi niepełnosprawnościami. Czasami w blokach funkcjonują też rozkładane szyny. Uniemożliwiają one jednak samodzielny podjazd ze względu na swoją konstrukcję oraz nachylenie. Umożliwiają jednak jakkolwiek wjazd, jeśli mamy kogoś do pomocy. Co jednak, gdy mieszkamy w starym budownictwie, mamy ciasną klatkę schodową i żadnych możliwości wewnętrznego dostosowania? Czasami rozwiązaniem jest winda zewnętrzna albo pochylnia doprowadzająca do tak zwanego wysokiego parteru. Są jednak sytuacje, gdy nie ma możliwości dostosowania klatki schodowej do budowania windy, czy też uzyskania stałej pomocy asystenta. Nie powinniśmy dopuścić do takich sytuacji, gdzie jesteśmy zamknięci w swoich mieszkaniach. W takich przypadkach warto zerwać z przekonaniem, że starych drzew się nie przesadza, i zamienić mieszkanie na takie zlokalizowane na parterze w nowszym budownictwie. I w końcu docieramy do drzwi naszego mieszkania. W nowym budownictwie zazwyczaj drzwi są takie same dla każdego mieszkania. W starym najczęściej wymagają wymiany i możemy dobrać je pod siebie. Zadbajmy o to, aby miały jak najniższy próg. Ważne, aby miały klamkę, nie gałkę, wygodną do złapania. Wysokość wizjera możemy dostosować do naszego wzrostu. Osoba starsza powinna móc bez problemu je otworzyć i zamknąć oraz wejść przez nie do swojego mieszkania. Jest kilka zasad, które dotyczą wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu, a wprowadzenie ich może uczynić naszą przestrzeń bezpieczną. Po pierwsze, zmniejszenie ilości mebli i wyposażenia. Poruszanie się po mieszkaniu powinno być wygodne, bez konieczności przeciskania się pomiędzy szafkami. Bez względu na to, czy poruszamy się bez żadnego wsparcia, czy na przykład z pomocą chodzika albo laski. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na przejście z sypialni do łazienki. To droga, którą często przechodzimy też w nocy, dlatego musi być bezpieczna i pozbawiona przeszkód. Duże niebezpieczeństwo stwarzają niewielkie dywaniki, często rozkładane w korytarzu, przy łóżku lub w łazience. Bardzo łatwo się o nie potknąć, dlatego polecamy pozbyć się ich. Wiemy, że czasem meble służą jako podparcie, czy to przy chodzeniu, przy okazji ubierania się lub innych codziennych czynnościach. Dlatego tak ważne jest, aby były stabilne. Wyrzućmy z domów chwiejne, połamane i uszkodzone. Warto też zwrócić uwagę, jakie meble wybieramy. Najbezpieczniejsze są takie z oblonymi krawędziami, o które nie zahaczamy. W tej kwestii należy zwrócić też uwagę na klamki drzwi i wybierać klamki zaokrąglone, o które nie zaczepimy ubraniem. Jeśli meble mają jakieś elementy ze szkła, to powinno być to szkło bezpieczne. Takie, które w razie przypadkowego rozbicia rozpadnie się na nieostre kawałeczki lub zostanie na wtopionej siatce i nie rozpadnie się. Stanowczo odradzamy też wchodzenie na taburety lub krzesła. Stwarza to duże ryzyko upadku lub zachwiania. Ściąganie zasłon czy mycie lamp warto zlecić swoim wnukom lub młodszemu sąsiadowi. Jeśli jednak chcecie mieć możliwość samodzielnego sięgnięcia wyżej, koniecznie zaopatrzcie się w niewielką drabinkę budowlaną, dostępną w każdym sklepie budowlanym lub taboret ze schodkami. Nie jest to idealne rozwiązanie, wciąż przy użyciu należy zachować dużą ostrożność, jednak jest to dużo bezpieczniejsze i wygodniejsze niż taboret. Pamiętajmy też, że nawet stabilny mebel nie zawsze jest odpowiednim podparciem. Dużo lepszym na przykład są poręcze mocowane do ściany. Mogą być zlokalizowane w całym mieszkaniu lub tylko w najważniejszych punktach, na przykład wzdłuż ściany korytarza. Ładna drewniana poręcz, najlepiej w kolorze kontrastującym ze ścianą, może ułatwić nam poruszanie się. Bardzo istotnym elementem bezpiecznego mieszkania jest także oświetlenie. O konkretnych typach i lokalizacji będziemy mówić w dalszej części przy opisywaniu konkretnych pomieszczeń. W całym mieszkaniu jednak główne oświetlenie powinno być intensywne i dobrze oświetlać całą przestrzeń. Najlepiej wybierać energooszczędne żarówki LED, które pomimo wydzielania dużej ilości światła nie pobierają dużo energii. W razie jakiegoś wypadku
Najważniejsza jest możliwość zaalarmowania najbliższych. Aktualnie jest to prostsze. Wiele osób bez względu na wiek ma zawsze przy sobie telefon komórkowy. Niektórzy korzystają z zegarków, smartwatcha, które pozwalają na wybieranie numeru telefonu lub wyposażone są w przycisk SOS. Istnieją również nowoczesne systemy, które pozwalają na montaż na ścianie przycisków alarmowych, które po wciśnięciu wysyłają powiadomienia do naszych bliskich. Niektóre proste systemy kosztują już około 100 zł, wymagają jednak często podłączenia do internetu lub sieci komórkowej. Inną prostszą opcją jest zakup i montaż bezprzewodowego dzwonka do drzwi. Przycisk dzwonka umieścić należy w łazience, przy łóżku, w sypialni, natomiast sam dzwonek u bliskiej nam sąsiadki. Ważne, aby poza dzwonkiem udostępnić jej jeszcze klucze do mieszkania, tak aby mogła bez problemu wejść i sprawdzić, co się dzieje. Utrzymanie regularnych kontaktów z sąsiadami lub rodziną jest kolejnym elementem poprawiającym nasze bezpieczeństwo. Gdy takiego kontaktu zabraknie, osoby te bardzo szybko zaalarmują i sprawdzą, czy nic nam się nie stało. Pierwszym pomieszczeniem, w którym się znajdujemy po wejściu do mieszkania, jest przedpokój lub korytarz. Mają one bardzo różne formy i wielkości, od niewielkiego prostokątnego pomieszczenia po długie korytarze. Urządzając tą przestrzeń, konieczne jest ustawienie chociaż niewielkiego siedziska zaraz przy wejściu do mieszkania. Dzięki takiemu meblowi możemy bezpiecznie i wygodnie założyć buty, odłożyć torebkę czy zakupy. W przypadku osób niesłyszących lub słabo słyszących należy zamontować dzwonek do drzwi z sygnalizacją świetlną, np. migającym światłem. Specyficznym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo jest zasłonięcie drzwi wejściowych zasłoną. Rozwiązanie to należy zastosować, gdy chcemy dostosować mieszkanie dla swoich bliskich cierpiących na demencję, które mają skłonność do tak zwanego wędrowania i często bez kontroli opuszczają mieszkanie. Strefa wejściowa mieszkania jest często także przestrzenią komunikacyjną. To przez nią musimy przejść, aby dostać się do innego pokoju, łazienki lub kuchni. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby była dobrze oświetlona. Często jednak główne światło włączyć można tylko z jednego miejsca, najczęściej z włącznika przy drzwiach wejściowych. Ale co jeśli jest ono oddalone od drzwi do naszej sypialni, a tak jak już ustaliliśmy, przejście po ciemku wiąże się z ryzykiem potknięcia lub uderzenia. Rozwiązaniem są lampki z czujnikiem ruchu. Może być to główna lampa z czujnikiem zamontowanym na ścianie lub w oprawie. Można zastosować również mniejsze lampki, na przykład wpinane do gniazdka, które uruchamiają się po otwarciu drzwi i oświetlają nam drogę w korytarzu. Takie oświetlenie jest niezbędne na odcinku łączącym sypialnię i łazienkę. To trasa, którą często pokonujemy w nocy. Ale co w przypadku, gdy nie mamy tylu gniazdek wzdłuż korytarza, aby oświetlić równo całą podłogę? Można wtedy zastosować lampki na baterie lub przy listwach podłogowych zamontować listwę światła z taśm LED, która pozwoli nam oświetlić cały korytarz. Takie rozwiązanie trzeba jednak konkretnie dostosować do naszego mieszkania. Ale jeśli remontujemy nasze mieszkanie, to trzeba zwrócić uwagę, aby stosować łatwe do czyszczenia antypoślizgowe materiały. Mogą to być płytki antypoślizgowe, wykładziny PCV, podłogi żywiczne lub wykładziny dywanowe. Funkcjonalne rozplanowanie jest podstawą bezpiecznej i dostępnej kuchni. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie każdy planuje w najbliższym czasie remont kuchni i zmianę szafek. Dlatego też zacznijmy od mniej inwazyjnych zmian. Po pierwsze, należy starać się unikać magazynowania rzeczy wysoko na półkach. Sięganie tam tworzy ryzyko wypadku. Zamiast tego, w celu zwiększenia ilości do magazynowania, można dokręcić dodatkowe półki pod wiszące szafki kuchenne. Pozwoli to na wykorzystanie przestrzeni pod szafkami, więcej rzeczy pod ręką, na lepszej wysokości. Pozwoli to także na zwolnienie przestrzeni na blacie, więcej miejsca i przestrzeni do przygotowywania posiłków. Elementem bardzo prostym do zmiany w istniejących szafkach są uchwyty. Powinny być łatwe do złapania, zaoblone lub zagłębione w drzwiach, tak aby się nie uderzyć lub o nie nie zahaczyć. W kuchni lub w pobliżu warto też przewidzieć miejsce na chociaż mały stolik,
lub miejsce przy blacie, tak aby można było zjeść posiłki bez noszenia talerzy do innych części mieszkania. Taki blat lub stolik z pustą przestrzenią pod nim pozwoli także na przygotowanie posiłków osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zlew należy wyposażyć w baterię z termostatem i łatwym uruchamianiem, na dźwignię, nie pokrętła. Wyciągana lub elastyczna bateria pozwoli nam na łatwe napełnianie garnków i wysokich naczyń bez konieczności wkładania ich do zlewu. Dla wygody piekarnik warto zlokalizować wyżej, na wysokości blatu. Dla osób poruszających się na wózku istotna jest przestrzeń robocza z wolnym miejscem pod blatem. Wolna przestrzeń powinna znaleźć się również pod płytą grzewczą oraz zlewem. Wymieniając urządzenia AGD w kuchni, warto zwrócić uwagę, aby były proste w obsłudze i energooszczędne. Płyta grzewcza powinna być indukcyjna, minimalizować nie tylko ryzyko poparzenia, ale powinna mieć wyraźne oznaczenia, że jest włączona. A sterowanie płytą powinno być jak najprostsze, uruchamiane tradycyjnie gałkami, a nie dotykowo. Jeśli jednak z jakichś powodów preferujemy kuchenkę gazową, powinna ona mieć blokadę uwalniania gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia. Lodówka powinna być wyposażona w sygnalizację niedomknięcia drzwi. Można również osobno wyposażyć swoją lodówkę w taki sygnalizator. Dodatkowymi urządzeniami niezbędnymi w każdej kuchni powinien być czujnik dymu i gazu, jeśli mieszkanie jest wyposażone w instalację gazową. Podstawą bezpiecznej łazienki jest posadzka antypoślizgowa. Jeśli nie mamy możliwości wymiany śliskich płytek, rozwiązaniem jest cienka mata antypoślizgowa. Tak jak wspominałam wcześniej, dywaniki nie są bezpiecznym rozwiązaniem. Matę antypoślizgową możemy zastosować również pod prysznicem i w wannie. Wanna i umywalka powinny być wyposażone w przelew. Poszczególne strefy łazienki, na przykład strefa brodzika, powinny być wyszczególnione kolorystycznie, na przykład innym kolorem płytek. Dobrze, jeśli również poszczególne elementy armatury kontrastują ze ścianą. Baterie powinny być wyposażone w termostat, uchwyt w formie dźwigni, a nie pokręteł. Łazienkę można podzielić na strefy. Pierwszą z nich jest strefa umywalki. Umywalka powinna być dostosowana do wzrostu jej użytkownika. Mocowanie umywalki lub szafki powinny być wzmocnione, tak aby można było się na niej oprzeć. Bateria umywalkowa może być uruchamiana na czujnik ruchu, a nad umywalką powinno znajdować się lustro z oświetleniem z góry lub wokół. Obok umywalki powinniśmy zamontować uchwyty oraz przycisk alarmowy. A dolna krawędź lustra powinna znajdować się tuż nad umywalką. Jeszcze lepszą opcją jest lustro regulowane z możliwością pochylania. Sprawdzi się to w szczególności dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W przypadku dostosowania mieszkania dla osoby z demencją, lustro powinno być łatwo demontowalne lub z możliwością zasłonięcia. Najlepszym rozwiązaniem jest prysznic bezbrodzikowy, walk-in bezprogowy lub gdy nie ma możliwości, jak najniższy brodzik. Pozwala to na umycie się na stojąco, kucając lub siedząc. Jest to bezpieczniejsze niż wanna. Prysznic nie powinien być oddzielony szklanymi lub plastikowymi przepierzeniami, często przesuwnymi. Lepsze jest wydzielenie masywną ścianą lub miękkimi zasłonami, przy czym zasłony powinny być mocno zawieszone, tak aby wytrzymały ciężar człowieka, gdy na przykład się poślizgnie i kiedy próbuje się jej złapać. Pod prysznicem zlokalizować można rozkładany taboret lub siedzisko mocowane do ściany, najlepiej regulowane zarówno góra-dół, jak i prawo-lewo. Bateria nie powinna się nagrzewać, a manipulacja wysokością słuchawki nie powinna wymagać pokręteł. Bez względu na to, czy w łazience mamy prysznic czy wannę, warto przy niej zamontować uchwyty. Mogą one zapobiegać poślizgnięciu i ułatwiają wyjście z wanny. Lokalizacja miski ustępowej musi zachować odpowiednią przestrzeń, tak aby mieć swobodne miejsce do siadania, żeby się po prostu w nią nie uderzyć. Z reguły przyjmujemy, że jest to przestrzeń 60 cm na 90 cm.
Jednak wiadomo, w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ta przestrzeń powinna wynosić kwadrat 1,50 m na 1,50 m. Miska powinna być wyposażona w funkcję bidetu lub możemy zastosować dodatkową baterię bidetową obok miski ustępowej do ułatwienia higieny, prac gospodarczych, napełniania chociażby wiadra bez wciągania go do zlewu. Dla ułatwienia wstawiania przy misce ustępowej polecamy zamontować poręcze. Jeśli mamy niską i niewygodną miskę ustępową, możemy ewentualnie zastosować nakładki podwyższające. Sypialnia powinna zapewnić nam komfort i pozwolić na wygodny wypoczynek. Polecamy zatem ułożenie na podłodze wykładziny zamiast paneli, co absolutnie zmniejsza ryzyko poślizgu. Nie powinniśmy także przy łóżku kłaść małych dywaników. Łóżko powinno być wygodne, materac powinien być niezbyt miękki, tak aby zachować jak najbardziej naturalną pozycję spania. Łóżko powinno być także wysokie, łatwo z niego wtedy wstać, usiąść, przesiąść się z wózka inwalidzkiego. Odpowiednią wysokość możemy uzyskać przez kupno wysokiej ramy lub zmianę materaca na grubszy. Jeżeli jest to w zakresie naszych możliwości finansowych, warto zainwestować w łóżko z możliwością regulacji wysokości nóg i głowy oraz w razie potrzeby uchwytem nad głową do podciągania się. W miarę możliwości łóżko powinno mieć dostęp z obu stron. Przy łóżku powinny zostać zamontowane także łatwo dostępne łączniki światła pozwalające włączyć i wyłączyć główne światło lub ewentualnie pilot. Przy łóżku powinniśmy również mieć lampkę z łatwo dostępnym włącznikiem, a także przycisk alarmowy. Salon jest zazwyczaj centrum całego mieszkania. To tutaj spotykamy się z naszymi najbliższymi, spędzamy czas wolny, oglądamy telewizję czy jemy posiłki. W tej przestrzeni powinniśmy zlokalizować wygodny, wysoki stół, krzesła z oparciem i podłokietnikami oraz wygodną kanapę ze stolikiem. Kanapa powinna mieć wyższe siedzenie, tak zwane niezapadające się. Najlepiej, aby miała wysokie oparcie i wygodne, wyprofilowane podłokietniki, które pomogą nam z niej wstać. W salonie możemy zlokalizować tak zwane centrum kontroli, czyli miejsce do obserwacji otoczenia we wnętrzu z widokiem na wejście, ale także z widokiem na zegar czy kalendarz dla orientacji czasowej. Najlepiej, jeśli zlokalizujemy to centrum kontroli przy oknie. Zapewni nam też widok na przestrzeń przed budynkiem. Centrum kontroli może być wygodnym fotelem z kółkami, które łatwo można zablokować. Jeśli fotel nie ma kółek, to powinien być on na tyle lekki, aby z łatwością dało się go przestawić. Fotel powinien mieć funkcję regulacji oparcia i podłokietniki, a materiał powinien być łatwy w utrzymaniu czystości. Taka przestrzeń będzie komfortowa zarówno dla jego mieszkańca, mieszkanki, jak i dla odwiedzających ją bądź go gości. Przedstawiliśmy Państwu podstawowe zasady bezpiecznego urządzenia i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń mieszkania. Chcielibyśmy jednak jeszcze raz podkreślić, że to nie wyczerpuje tematu i że skupialiśmy się na najważniejszych aspektach, które muszą być zagwarantowane w każdym mieszkaniu, żeby zapewnić to bezpieczeństwo, dostępność i niezależność. Mieszkanie jednak warto wyposażyć w zależności od elementów instalacji, które mamy, w czujniki zasilania, dymu, czadu, ognia i gazu. A najlepszą opcją jest oczywiście podłączenie systemu alarmowego, który od razu wyśle takie powiadomienia do bliskiej nam osoby lub do odpowiedniej jednostki. Bardzo ważny jest omówiony również wcześniej montaż tych przycisków alarmowych. Zlokalizowanie ich w łazience oraz przy łóżku w sypialni jest absolutnie konieczne. Może to nam nawet uratować życie. W przypadku profesjonalnych urządzeń warto wybrać takie, które wyposażone jest w sznurek pozwalający na uruchomienie alarmu z poziomu podłogi, gdy na przykład się przewrócimy i nie będziemy w stanie się podnieść. Pamiętajmy także, że mieszkanie nie może utrudniać prowadzenia akcji ratunkowej.
Dlatego podwójne drzwi czy kraty w oknach musimy o nich absolutnie zapomnieć. One mogą utrudnić dostanie się po prostu do nas pomocy. Dużo bezpieczniejsze jest zainstalowanie antyfłamaniowych drzwi i systemu alarmowego w oknach. Nie zapominajmy także o bardzo prostych i podstawowych rzeczach, które mogą nam zapewnić bezpieczeństwo, którym jest regularny kontakt z naszymi bliskimi, z naszymi sąsiadami. Myślę, że to sprawi, że będziemy mieli to poczucie bezpieczeństwa znacznie wyższe. Nasi bliscy też szybko zostaną zaalarmowani, jeżeli coś z nami będzie nie w porządku. Warto również przekazać klucze bliskiej osobie, ułatwi to dostęp do mieszkania w przypadku udzielenia pilnej pomocy. A w razie nagłych i niespodziewanych sytuacji, w których na przykład możemy stracić przytomność, warto pozostawić w widocznym miejscu dane o naszym stanie zdrowia, przyjmowanych lekach czy właśnie dane kontaktowe do naszych bliskich. Remont mieszkania daje możliwość na dostosowanie go do naszych potrzeb. Jest kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę i które warto jeszcze raz podkreślić. Wybierając posadzki, najlepiej ograniczyć się do dwóch materiałów. Najlepiej zastosować antypoślizgowo, łatwo zmywalną posadzkę przy wejściu i pomieszczeniach mokrych, takich jak kuchnia czy łazienka oraz wykładzinę w pozostałej części mieszkania. W trakcie remontu warto usunąć progi we wszystkich miejscach, w których jest to możliwe. Kolory podłogi i ściany powinny ze sobą kontrastować. Warto wybierać dobre, zmywalne farby. Powinniśmy usunąć również zbędne drzwi, a te, które pozostawiamy, powinny być w kolorze kontrastującym do ścian. Drzwi do pomieszczeń, szczególnie ważnych, np. łazienki, mogą być w innym kolorze niż do pozostałych pomieszczeń. Gniazdka i łączniki powinny być na wygodnej wysokości, tak aby nie trzeba było się schylać lub podnosić za wysoko rąk. Łączniki należy zlokalizować na wysokości 80-85 cm nad podłogą, gniazda na wysokości minimum 40 cm. Wszystkie ramki powinny być w kolorach kontrastujących ze ścianami. W przypadku zmiany instalacji elektrycznej pamiętać należy również o zlokalizowaniu odpowiedniej ilości lamp. Światła główne w pomieszczeniach, lampa nad stołem lub biurkiem, dodatkowe oświetlenie nad blatem kuchennym i przy lustrze w łazience. Warto również zadbać o to, aby światło w korytarzu było włączane przynajmniej z dwóch miejsc. Przy wejściu do mieszkania i przy drzwiach do sypialni. Główne oświetlenie z sypialni również powinno być włączane z dwóch miejsc, przy drzwiach oraz przy łóżku. Mieszkanie warto wyposażyć w niskie meble, w których najwyższe półki są w zasięgu naszych rąk. Są to bardzo ogólne zasady, które przedstawiamy Państwu w przypadku remontu, takie, które może wprowadzić każdy senior i seniorka, żeby poprawić swój komfort życia, jakość i bezpieczeństwo w swoim mieszkaniu. Jednak w przypadku konkretnej niepełnosprawności warto przeanalizować to pod kątem zindywidualizowanych potrzeb. Pewnie Państwo widzą, że większość z pokazanych przez nas, przeanalizowanych przez nas rozwiązań wymaga dodatkowego wkładu finansowego. Czasem ten wkład jest niewielki, jednak oczywiście specjalistyczny sprzęt czy tutaj konkretne elementy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością mogą być poza naszym zasięgiem finansowym. Wtedy takim rozwiązaniem mogą być dofinansowania. W przypadku, gdy nasze zdrowie nie pozwala nam już na sprawne funkcjonowanie i mamy przypadłości, które na stałe pogorszyły jakość naszego życia, warto postarać się o przyznanie stopnia niepełnosprawności. Chociaż samo określenie może brzmieć ograniczająco, pozwala mimo wszystko ono na ubieganie się o dofinansowanie na wyposażenie mieszkania czy chociażby remont łazienki. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli tak zwany PFRON, oferuje dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Pozwala to również na uzyskanie dofinansowania na uchwyty, chodziki, wózki czy łóżka ortopedyczne. Jest również możliwość na uzyskanie dofinansowania likwidacji barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami samodzielne funkcjonowanie,
Bariery przestrzenne to wszelkie utrudnienia występujące w budynkach i w jego najbliższej okolicy. Więc tych możliwości jest stosunkowo sporo, jednak często wymagają one przygotowania projektu i złożenia odpowiednich dokumentów. Te szczegółowe informacje oczywiście można uzyskać w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej. W tym przedstawionym filmiku, materiale staraliśmy się Państwu pokazać pewne podstawowe zasady, standardy związane z tym, w jaki sposób udoskonalić swoje mieszkanie względem potrzeb, ale jednak, tak jak zaznaczałam wcześniej, nie są to wszystkie zasady i standardy projektowania uniwersalnego i też nie wszystkie rozwiązania, które zaprezentowaliśmy, pewnie będzie dało się wprowadzić w Państwa mieszkaniach. Dlatego jeżeli Państwo chcą zgłębić temat, to istnieje bardzo dużo różnych opracowań, standardów, wytycznych dotyczących projektowania uniwersalnego, projektowania w kontekście mieszkań na całe życie. Serdecznie polecamy naszą stronę internetową, z której możecie Państwo pobrać takie wytyczne. A jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, wątpliwości, to absolutnie zachęcamy do kontaktu z nami, z naszą fundacją. W szczególności, jeżeli myślicie właśnie o swoich mieszkaniach, o mieszkaniach, które mają być dla Was bezpieczne, dostępne, zapewniać Wam tą niezależność jak najdłużej, przez cały okres trwania naszego życia, niezależnie od tego, czy mamy 18 czy 80 lat.